Cześć, z tej strony Lego Fanka, dzisiaj ze mną Onuro, przywitaj się. Hej! I zrecenzujemy sobie minifigurkę z serii 16. Króciutkie, błyszczące pakowanie już czeka, żeby zostało pokrojone. Boże. Więc teraz tylko zrobiłam nacięcie i myślę, że znaleźliśmy tu agenta. Agent jest uzbrojony w linę, w jakąś broń. Co to jest za broń? Pluwek. Mamy też plecak oraz noktowizor. Tak, gogle termowizyjne. Agent posiada bardzo bujną fryzurkę w kolorze brązowym, podobną do tej z Kaya z Ninjago. Ma do niej przyczepiony noktowizor. Ma też mikrofon na swojej główce, która jest nadrukowana jednostronnie. Posiada również ciekawy element, jakim jest lina, trochę gumowy. Broń, która nie zwraca na siebie uwagi. No i plecak, do którego może coś schować. W sensie nie może, no ale możemy pomarzyć. Jego nadruki na torsie są wykonane z dbałością. Niestety na tyle nic nie zauważymy, no a na nogach lekki nadruk. A dać coś dodasz? Nie, misja. Agent polecił na misję. Cena figurki to 12 zł. Kupiłam ją w sklepie z Lego w Złotych Tarasach razem z Adamem. Myślę, że warto ją kupić ze względu na ciekawy, co to jest, linę, plecak, włosy, które łączą się z noktowizorem, oczywiście głowę i nadruki. Coś jeszcze dodasz? Nie, nic nie dodam. Myślę, że jeśli chcecie, to oczywiście warto wymacać. Do kolejnego odcinka. Cześć! Cześć! Męczyłam go, wiecie?